przejdźmy może w tyle tutaj. Chciałbym zademonstrować wahacz. Wahacz skrętnej osi. Opryskiwacz jest oparty na dwóch poduszkach pneumatycznych i dodatkowo jeszcze to jest na takim dużym wahaczu. Oglądałem firmy zagraniczne, jak mają rozwiązane. Powiem tak, rzadko która firma zagraniczna, porządna firma ma reserowaną tylną oś. Nawet jeżeli ma, kosztuje gigantyczne pieniądze. To jest zrobione na pneumatycznych poduszkach dwóch. Też, żeby nie słodzić, tak, chciałbym powiedzieć, że była awaria tylnej osi i firma Krukowiak bardzo szybko zmodernizowała dla mnie ten tylny wahacz i został zrobiony z profila zamkniętego, dużo mocniejszy, ponieważ aby nic się nie działo, nic nie pękało, bo przez to, że zamontowałem te szerokie koła, to też było na moje życzenie, to są pierwsze koła tak szerokie, które są zamontowane w firmie Krukowiak. Prawdopodobnie duże siły działały na ten wahacz tylnej osi i po prostu nam ten wahacz w kilku miejscach popękał. Popękał, nic się nie stało, na szczęście w porę zostało zauważone. Firma Krukowiak to szybko zmodernizowała, poprawiła, przeprojektowała. Przyjechali, wymienili, założyli całkowicie inny wahacz, więc to też pokazuje jakby szybkość działania. Firma Krukowiak jest naszym polskim producentem i oni to od ręki mogli, jakby można powiedzieć, zadziałać z tym tematem. W tyle za opryskiwaczem mamy równoległy bok. Następna rzecz, którą mi zależało, to proszę zobaczyć, gdzie jest oddalona belka i gdzie są oddalone dysze. Dysze są jeszcze za opryskiwaczem. Jeżeli dojeżdżamy gdzieś do krawędzi pola, gdzie mamy jakieś słupy energetyczne, mamy jakieś drzewa, krzewy, krzaki, belka jest wyciągnięta, jeżeli ta oprawa jest maksymalnie w tyle, to nie muszę się martwić, że po prostu gdzieś tam nie dopryskam. Następna rzecz jest taka, że mam zastosowaną dyszę Lechlera IDKT, to jest dysza dwustrumienicowa, która daje taki trójkąt, pod takim kątem oprysk i przez to, gdybym miał tutaj taką szynę góra-dół, że belka jeździłaby tylko góra-dół pionowo, przy zastosowaniu tej dyszy IDKT nie mógłbym po prostu wykonać precyzyjnie tego prysku, ponieważ ciecz wlatywałaby w opryskiwacz. Miałem to w starym opryskiwaczu Krukowiaka, który był właśnie na takiej szynie i ta belka cały czas była opryskiwana, belka plus rama była opryskiwana tym środkiem chemicznym, dochodziło do korozji i to po prostu niszczyło opryskiwacz. Dlatego mi zależało, aby był to równoległy obok. Nie wszystkie firmy mają równoległy obok. Proszę też zwrócić uwagę na masywność tego równego boku. Jest to już bodajże któraś wersja firmy Krukowiak, jeżeli chodzi o Goliat, jeżeli chodzi o równoległy bok, więc jakość wykonania jest też naprawdę bardzo dobra. Chciałbym też zwrócić uwagę na ilość smarowników. Każdy stworzeń w tym opryskiwaczu, każdy stworzeń, tego kiedyś nie było, jest dzisiaj smarowany kalamitką. Można podejść smarownicą i możemy przesmarować. Dzięki temu, jeżeli operator będzie dbał o to i będzie smarował, no to automatycznie zminimalizujemy zużycie tych stworzeń i tulei, na których się one opierają. Tył opryskiwacza. Pod tylnią osłoną opryskiwacza mamy rozdzielacz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-sekcyjny. Normalnie byłoby to 7 sekcji, maksymalnie 13 bodajże firma może zamontować i większość firm zagranicznych ma tak zrobione. Nawet jeżeli mamy belkę 36 metrów, dzielimy ją tam na 9 sekcji, ileś tam sekcji, ale to są nadal sekcje. To są nadal odcinki kilkumetrowe. Czym dłuższa belka, tym te odcinki są większe. W tym opryskiwaczu jest zamontowany system Araga, w ogóle cała elektronika jest Araga, którą opinie różne krążyły o firmie Arag, że Miller wyprzedza, że są lepsi do przodu, ale chciałbym zaprzeczyć temu. Firma Arag naprawdę ma bardzo dobry w swojej ofercie system Seletron i tu jest zamontowany ten najbardziej rozbudowany Seletron. Jest to poczwórna głowica. Proszę zwrócić uwagę, że na tej belce z kwasówki jest zamontowany, jakby są dwa przewody elektryczne zamontowane i są cztery dysze. Każda z tych dysz jest sterowana z GPS-a lub jest sterowana ręcznie z poziomu komputera. Jest to system już długo znany na rynku. Można sobie sprawdzić, bodajże firma chyba w 2012 roku widziałem w internecie
pierwszą wersję Celetrona wypuściła. Jest to najnowsza wersja Celetrona. Dokładnie w tym roku została zaktualizowana specjalnie dla firmy Krukowiak. Została wyposażona w najnowszą instalację elektryczną, ponieważ na temat systemu Celetron krążyło dużo mitów, że zacina się, że silniczki elektryczne wysiadają, że to jest elektronika, jest agresywne środowisko. Jak widzicie, jest tutaj miliony kabli, przewodów, ale opryskiwacz zrobił już 3000 hektarów. Odpukać, nic nie wysiadło. Wszystko jest w należnym porządku. Ta wersja się różni od poprzednich wersji izolacją wiązki elektrycznej i tutaj proszę zobaczyć z bliska zabezpieczeniem kostek. Jest to wszystko zalane, ten przewód jest zalany w tworzywie tak, aby po prostu nie dostała się nigdzie tutaj żadna woda, tak? Jest to, poprzednia wersja była zrobiona na zasadzie takiej gumki, która gumka miała tendencję do murszenia od słońca, od UV i ona po prostu rozszczelniała się, tak? Dochodziło do korozji, dochodziło do braku połączenia, styku i to nie działało. Tutaj w tej głowicy poczwórnej Celetrona mamy dwa silniczki elektryczne na stronę i dwa silniczki na drugą stronę. Każdy z tych silniczków steruje otwarciem zaworku antykropelkowego. W opryskiwaczu tradycyjnym, gdzie mamy głowicę obrotową, ręcznie obrotową głowicę, mamy też zaworki antykropelkowe, ale po prostu tutaj jest silniczek elektryczny, który to otwiera, zamyka. I wygląda to w ten sposób, że jeżeli jest gotowy opryskiwacz do oprysku i włączymy oprysk, ciecz jest cały czas dostępna jakby od ręki. Nie ma efektu opóźnienia, ponieważ ta rurka jest cały czas pod ciśnieniem i wystarczy ułamek sekundy, elektronika, bardzo szybko płynie, w ułamku sekundy się otwiera silniczek elektryczny i od razu jest oprysk. Aby zminimalizować efekt jakby pchania cieczy w jedną stronę, na tej tutaj belce został zamontowany obieg cieczy i proszę zwrócić uwagę, że każda rurka, każde zasilanie, każda taka rurka ma zasilanie z dwóch stron, z jednej i z drugiej strony. Ciecz cały czas krąży na tej belce, dzięki czemu dostępny mam od ręki oprysk. Nie ma efektu takiego, że muszę chwilę gdzieś na brzegu pola postać, wypryskać trochę cieczy, aby ta ciecz się dopłynęła do ostatniej dyszy. Tutaj ciecz jest dostępna od ręki. Nie ma efektu tego, że ta ciecz gdzieś tam jest pchana, najpierw woda, dopiero później jest ta ciecz robocza. Jest ciecz dostępna od ręki.